Miejsce jest szczególne, bo to jest miejsce, gdzie zginęło co najmniej 1500 osób w jedną noc, kiedy już Niemcy wycofywali się tutaj z Łodzi. Zostało więzienie podpalone, najpierw do tych więźniów strzelano, później ich wymordowano. Przez wiele, wiele lat tu nie było krzyża i nie było możliwości tego krzyża postawienia. Natomiast rodziny wszystkich tych, którzy tutaj zginęli, domagali się wręcz, żeby ten krzyż tu wreszcie stanął. No i dopiero w 91 bodajże roku krzyż został tutaj umieszczony, poświęcony, odbyła się uroczystość z arcybiskupem Ziółkiem tutaj na tym miejscu. I ten krzyż dopiero stoi w sumie od niedawna. Więzienie funkcjonowało już jako rozszerzone więzienie policyjne Radegast. Było przeznaczone dla Polaków. Dziennie przebywało tu co najmniej 850 do 1000 więźniów za drobne za przestępstwa, które Niemcy uznawali za przestępstwa typu godzina policyjna, typu przekroczenie granicy tu Generalnego Gubernatorstwa i Kraju Warty. Więzienie byli tu traktowani w sposób okrutny. Codziennie biegali 7-10 razy tu wokół tego placu, aż do wyniszczenia się, oczywiście fatalne warunki żywieniowe, ciągłe bicie, ciągłe strzelanie do tych więźniów, bo w czasie tych apeli oni byli wielokrotnie strzelano do nich, do tych więźniów. Także warunki tu więźniowie mówią, że przejście do obozu koncentracyjnego było o wiele dla nich lżejsze niż pobyt tutaj w więzieniu na Radogoszczu. I komendant Pelzhausen, i Matthaus, i wielu innych strażników zachowało się wobec nich w sposób okrutny. Wśród tych, którzy zginęli tutaj w noc z 17 na 18 stycznia 1945 roku, podejrzewamy, że było wtedy co najmniej 1500 osób, dlatego że kiedy Niemcy wycofywali się, to tutaj w to więzienie wtłaczano po prostu więźniów z innych aresztów i więzień tutaj w czasie, kiedy się Niemcy wycofywali w głąb Rzeszy i dlatego znalazło się tych co najmniej 1500 osób. Najpierw do nich zaczęto strzelać, później, kiedy więźniowie się tu zbuntowali, zaczęli rzucać w tych strażników czy pryczami, czy w ogóle no, uciekać, to podpalono i więzienie płonęło. Więźniowie ratowali się w sposób ten, że udali się, część udała się na dach, część skakała z okien. No, sceny się rozgrywały tragiczne. Kiedy tu 19 stycznia już wkroczyła Armia Czerwona, a Radogoszcz płonął, cały czas zgliszcza jeszcze płonęły, kiedy tutaj ludzie przyszli, no to stosy ciał zalegały tutaj zarówno dziedziniec, jak i cały ten budynek więzienny, którego się teraz tylko zachował fragment, który Państwo widzicie. Rodziny więźniarskie przez wiele, wiele lat przychodziły tutaj na to miejsce, zazwyczaj w styczniu, żeby upamiętnić wszystkich tych, którzy tutaj zginęli. Przychodzą do tej pory jeszcze członkowie rodzin tych wszystkich, którzy tutaj przebywali, którzy tutaj zginęli. No, trzeba jednak przyznać, że powoli ta pamięć wygasa. No, nasze muzeum oczywiście stara się to wszystko upamiętnić, ale tak jak dawniej tych rodzin było dziesiątki czy setki, no to w tej, może inaczej, kiedy było ich właśnie setki, no w tej chwili już coraz mniej tych właśnie członków rodzin przychodzi.